Są takie filmy, przy których paranoicy padliby w ekstazie. Latający potwór spaghetti nabrałby całkiem realnych kształtów, a twórcy teorii spiskowych, uświadomiwszy sobie marność swoich pomysłów, ze wstydu popełniliby autodafę. Filmy, po obejrzeniu których nic już nie jest takie samo. Wielokrotnie w historii kina twórcy czynili z nas maniakalne przypadki, co to z fantazją są za pan brat. Tworzyli obrazy, w których prawda i fałsz zacierają swoje granice, a to, co wydawało się rzeczywiste, trafia do krainy wyobraźni. Bądź na odwrót. Dziś ekipa 8,5 postara się wejść do tej krainy, krainy kina rzecz jasna, i nie postradać zmysłów, a przy okazji dowiedzieć się, jak najskuteczniej oszukać widza tak, by sam się nie dowiedział. Odpowiedzi będziemy szukać nie tylko wśród aktualnych premier kinowych, ale i w historii kina. O bycie zmanipulowanym zapytamy natomiast kogoś, kto, teoretycznie przynajmniej, o byciu manipulowanym w kinie powinien wiedzieć najwięcej, bo i najczęściej ma ku temu okazję. Zapraszam. Filmy, w których reżyser gra z widzem, w których trochę go oszukuje, trochę wodzi za nos, zaciera granice między rzeczywistością a wyobraźnią. Lubisz takie kino? Kiedyś pomyślałem o tym, jak chyba miałem 18 lat, wymyśliłem sobie taką moją ulubioną trójkę reżyserów. To mnie zaintrygowało w nich, że robią właśnie tego typu filmy. A kiedy ostatni raz dałeś się nabrać w kinie? A chyba w Incepcji. To Incepcja to jest takie, myślę, że sztandarowe kino, jeśli chodzi o właśnie to zacieranie rzeczywistości. I przyznaję, że miałem problem czasem w nadążeniu za tym, co Christopher Nolan tym razem proponuje. Skąd to się bierze, jak myślisz? Taki pomysł na rozegranie fabuły? Akurat w tych filmach, które ja sobie jakoś tam przywołuję, to wynika bardzo mocno z poszukiwania tej jedności. Opowiadania z tym, co się chce opowiedzieć. No bo jest bardzo dużo. Mamy chociażby Zakochanego bez pamięci. To jest też o tym sobie pomyślałem, Gondry'ego, który też opowiadał w swoistej chorobie wymazywania pamięci, wymazywania wspomnień, wprawdzie na żądanie w tym wypadku, a nie ze względu na jednostkę chorobową. Ale jest wiele innych, no chociażby kultowy Fincher i Fight Club. Mhm. A Nowy Jakimowski, Imagine, gdzie widzisz tutaj granice wyobraźni? Wydaje mi się, że Jakimowski bardziej stawia na zmysły, to znaczy na zabawy zmysłami. No jakoś to też jest część naszego pojmowania świata i na pewno też część naszych wyobrażeń. No, fantastyczne jest to, że on gra dźwiękiem w tym filmie i to w tym filmie naprawdę pokochałem. To, że są sceny, które on opowiada dźwiękiem. Myślę, że on tym niewyraźnym rozgraniczeniem rzeczywistości i wyobraźni gdzieś wodzi trochę widza za nos? Znaczy, nie wiem, czy chcę mu coś udowadniać w takim znaczeniu, ale myślę, że pokazać to, jak mogą postrzegać świat inni. W tym wypadku osoby niewidome. I to, myślę, mu się udaje. Co musi mieć w sobie film tego rodzaju? Film, w którym reżyser gra z widzem, żeby ciebie jako widza uwieść? Żebyś wszedł w tę grę? Jedność formy i treści. Nolan w Memento zrobił coś moim zdaniem genialnego i nikt już tego nie powtórzy. Oczywiście bardzo jest wiele filmów, które mają zaburzoną linię czasu. Tak? U Nolana to są skoki wstecz. Wymaga ta lektura tego filmu po prostu dużego skupienia, ale też jest fantastyczną rozrywką. Ale on osiągnął maksimum, bo pokazał przypadłość człowieka, który cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej, i w ten sposób opowiadając, po prostu to nam pokazał, jak może funkcjonować człowiek z taką przypadłością. Ja myślę, że podobnie zrobił Jeff Nichols w filmie Take Shelter. To jest opowieść o człowieku, który być może cierpi na schizofrenię, na paranoję, ale być może nie, być może jest profetą, może jest prorokiem, być może on przewiduje to, co ma nastąpić. Nie wiemy tego. Wróćmy jeszcze na chwilę do Jakimowskiego, bo ciekawi mnie twoje ogólne wrażenie i twoja recenzja tego obrazu. Co mnie poruszyło, to na pewno otwarcie
otwarcie na inną rzeczywistość, ukazanie takiej, próba ukazania rzeczywistości zupełnie nam niedostępnej. Bo to, że ludzie nie widzą, to nie jest tylko kwestia takiego praktycznego postrzegania świata, ale tak naprawdę brak tego, tej dawki informacji, jaki niesie wzrok, tak naprawdę nie wiemy, jak sprawia, że ludzie sobie tę rzeczywistość muszą uporządkować, muszą nadać jej jakieś kategorie, muszą ją jakoś w sobie, w środku określić i to jest fascynujące. Z drugiej strony też jak bardzo Jakimowski w tym filmie pokazuje, jak dużo bogatsze mogą mieć wrażenia, jak dużo bogatsze mogą mieć wyobrażenia o świecie. O zmysłach, tak. Tak, zdecydowanie. Tak. Ale myślę, że mają bardzo duże braki i trudność właśnie w relacjach międzyludzkich, kiedy nie mają tego bodźca, tego, no wiemy, ile informacji przekazują nasze gesty, nasza mina, nasz sposób bycia. Te informacje nie mają, więc muszą ją zdobywać jakoś inaczej. Pozostaje wyobraźnia. Dokładnie, tak. Obecnie na ekranach polskich kin doskonałą grę na orientację przeprowadza z nami Andrzej Jakimowski swoim nowym filmem Imagine. Robi rzecz w kinie rzadko spotykaną. Za pomocą obrazu opowiada nam o niewidzeniu. Bohaterem filmu jest niewidomy pedagog, który trafia do lizbońskiego ośrodka dla niewidzących i usiłuje nauczyć swoich młodych podopiecznych trudnej i rzadkiej sztuki echolokacji. Znany nam choćby ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów schemat fabularny o niepokornym pedagogu próbującym przełamać zastane granice, w rękach Jakimowskiego jest jednak dalekie od banalności. Treści filmu sprzyja bowiem filmowa forma. Często to dźwięk jest ważniejszy od obrazu, a najważniejsze, dzieje się często poza kadrem. Wzorem obdarzonego niesamowitymi umiejętnościami charyzmatycznego bohatera, który skłania swoich podopiecznych do podjęcia ryzyka, by ujrzeć świat z innej perspektywy, tak sam Jakimowski namawia nas do wzgadywania, albo raczej wyobrażenia sobie i usłyszenia, co na ekranie jest prawdziwe. Trud powinien się opłacić, pozwala bowiem nie tylko odkryć banalne piękno świata, ale niesamowite możliwości wyobraźni, a także magię ukrytą w codzienności. Magię, którą kino tak uwielbia się karmić, lecz którą nie zawsze potrafi pokazać w tak atrakcyjny sposób. Nicholas Van Orton ma wszystko. Władzę, pieniądze, status społeczny. W urodziny spotyka jednak brata, który funduje mu udział w tajemniczej grze, przypominającej pojedynek o przeżycie. Co jest rzeczywistością, a co tytułową grą? Spytajcie Davida Finchera. Łódka, kołyszące fale, wschód słońca i tygrys bengalski na pokładzie. Po pół roku w szalupie ratunkowej na pełnym oceanie nikt nie wie, co jest prawdą, a co fikcją. Zasiane ziarno niepewności warte było jednak z pewnością 4 Oscarów. Dwaj mężczyźni budzą się w świecie 100% parytetów i radykalnego feminizmu w tabletkach. Można łudzić bohatera, widza, ale również obywatela, ukazując autorytarny ustrój jako porządek idealny. Dobrze, że nasi bohaterowie dzielnie kontynuują swoją tytułową misję. Sen w śnie, iluzja w iluzji, a w Saragosie o incepcji nikt jeszcze wtedy nie słyszał. Zbigniew Cybulski błąka się wraz z widzem we mgle sennych fantazji, mitów i legend. Wydaje się, że Wojciech Has zawarł w swym rękopisie magię całego polskiego kina. Choć nie ma pamięci krótkotrwałej, nasz bohater desperacko poszukuje mordercy ukochanej żony. Ale jak to zrobić, nie pamiętając absolutnie niczego? Skąd się tu wziąłem? Co ja tu robię? Kto jest przyjacielem, a kto wrogiem? Po co to robię, skoro i tak nie zapamiętam? O czym to ja mówiłam? Kino niejednokrotnie w przewrotny sposób dowodzi, że kłamstwo nie musi mieć nóg krótkich, a prawda niekoniecznie wyzwala. Często to wyobraźnia jest głównym warunkiem kinowej przyjemności. A nie od dziś wiadomo, że dla wielu kinomanów właśnie świat wyobrażony jest ciekawszy, ważniejszy niż świat rzeczywisty.